jestem ze stycznia, a ty z sierpnia tego samego roku. Rzec o nas można, rówieśnice i patriotki przy tym. Moje dzieciństwo to beztroski w domu rodzinnym spokój. Ciebie zamknięto w noc grudniową i byłaś dzieckiem bitym. Ciebie zamknięto w noc grudniową i byłaś dzieckiem bitym. Bito cię często bez powodu, z rozkazu generała. Krwią próbowali ciebie dranie malować na czerwono. Z pomocą Bożą tamte lata niełatwe przetrzymałaś, lecz tych, co źle cię traktowali, nigdy nie osądzono. Lecz tych, co źle cię traktowali, nigdy nie osądzono. Stuknęła nam trzydziestka, ale dzielą nas pokolenia. Znam cię w zasadzie z opowieści, filmów, plakatów, gazet. Przeżyłaś wzloty i upadki, gdy kraj się wokół zmieniał. Teraz doświadczasz kłótni ludzi, co niegdyś byli razem. Teraz doświadczasz kłótni ludzi, co niegdyś byli razem. Musisz się jednak z tym pogodzić, że czas jedności minął i że cię dawni przyjaciele bezkarnie opluwają. Lecz ja, uparta matka Polka, powtarzam swoim synom: solidarności podziękujcie za życie w wolnym kraju. 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 Solidarności podziękujcie za życie w wolnym kraju.